Ciekaw, ciekaw jestem reakcji, na, na ile ten film rzeczywiście ciągle jest aktualny. Mam takie sygnały z innych projekcji, gdzie ludzie właśnie mówią, że odczytują ten film jako współczesny. Ja jedno tylko krótkie chciałbym powrócić do tego, co powiedział Andrzej. Znaczy, Moment był taki, gdzie mieliśmy zacząć zdjęcia, byliśmy w plenerze, w Ciechanowcu, mieliśmy rozpocząć zdjęcia następnego dnia rano, wszystko już przygotowane, cała ekipa jest na miejscu. Ja dostaję telefon z Warszawy dzień wcześniej o godzinie 17, że mam się stawić w Warszawie na rozmowę w sprawach realizacji tego filmu. Przyjeżdżam do Warszawy i dowiaduje się, że nie, ten film, muszą by zajść duże zmiany. W każdym razie film jest zatrzymany. Jeszcze się nie rozpoczęło, ale praktycznie już poszły duże koszta, już aktorzy na miejscu są, że film nie będzie realizowany. Ja wróciłem do ekipy i o godzinie siódmej rano, jak się spotkaliśmy ze wszystkimi, oni myśleli, żeby zaczynamy zdjęcia, ja miałem im do... Poinformować, miałem ich poinformować, że zdjęcie nie będzie i że nie wiadomo, czy film będzie realizowany. I zadałem im jedno pytanie. Powiedziałem, ja rozumiem, to burzy Wasze plany, my pierwsze raty wypłacamy, natomiast to jest Wasza decyzja, czy chcecie pozostać przy tym filmie, czy pójdziecie do innych, bo mieli inne propozycje. Cała ekipa została. Nigdy czekali, ludzie po to, żeby robić. To nie jest to, że coś wyjątkowego było, ale to jest o pewnej lojalności ludzi w tym zawodzie. Wiem, że to było wzruszające dla mnie i bardzo pouczające, że nie jest się samemu robiąc, robiąc film.